Pierwszy wakacyjny TeleExpress na deser przed nami. Nie zabraknie w nim propozycji na spędzenie wolnego czasu. Dzień dobry, Iga Lewko, zapraszam. Piłka jest ciągle w grze, choć już bez naszych biało-czerwonych. Przy okazji Euro przyjrzeliśmy się europejskim WAX, czyli partnerkom sportowców. To one są najwierniejszymi i największymi fankami swoich ukochanych. Gdy ich wybrankowie ostro trenują i wyjeżdżają na mecze, to one dbają o rodziny, ale także odnoszą sukcesy. Tylko już poza boiskiem. Historia młodej asystentki i demonicznej redaktor naczelnej magazynu modowego ma już 15 lat. Film Diabeł ubiera się u Prady obchodzi jubileusz. Produkcja stała się bardzo znana, m.in. ze względu na rolę Meryl Streep. Choć aktorka przyznała ostatnio, że grając czarny charakter, była bardzo nieszczęśliwa. Palące słońce, piaszczyste wydmy, a zamiast wielbłądów piaski przemierzają wilki. W Słowińskim Parku Narodowym zadomowiła się całkiem liczna watacha, a Pawłowi Smolikowi, fotografowi z zamiłowania, udało się ją uwiecznić. Jest jednym z najpopularniejszych wokalistów młodego pokolenia. Michał Szczygieł wydał swój debiutancki album Tak jak chcę. Prosta postawa to prosty sposób na polepszenie nastroju. Zespół naukowców z Uniwersytetu Fryderyka Aleksandra w Arlengen i Norymberdze dowiódł, że gdy ma się wyprostowane plecy w pozycji siedzącej, to humor nie siada. Do tego poprawie ulega m.in. koncentracja. Znane jest jako miejsce uzdrowiskowe, ale wciąż pozostaje nieco w cieniu dolnośląskich pereł turystycznych. A szkoda, bo to Wenecja karkonoszy. A w naszej deserowej kuchni ciasto z warzyw. Co będzie potrzebne do jego wykonania, podpowie psychodietetyk Izabela Potrzebowska-Kniaziuk. Przyznają Państwo, że wygląda wyśmienicie. Ja w imieniu całego zespołu TeleExpressu życzę udanych wakacji. Mam nadzieję, że Państwo będą z nami. Do zobaczenia w przyszłą niedzielę. Do widzenia.